Dlaczego Polska do dziś używa niemieckich nazw zbrodni na Polakach, które były kryptonimami mającymi właśnie ukryć te zbrodnie? O konieczności ustanowienia własnych nazw, które odkodują kłamstwa zbrodniarzy niemieckich. O tym, dlaczego niemieckie kryptonimy Intelligenzaktion, Operacja Tannenberg i Akcja AB to jedna i ta sama zbrodnia, porozmawiam z panią Krystyną Andrzejewską, działaczką niepodległościowych organizacji polonijnych w Szwecji, wnuczką weterana Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, żołnierza wojny z bolszewickim najeźdźcą w 1920 roku, jak również uczestnika III Powstania Śląskiego, rozstrzelanego w niemieckiej zbrodni nad Dołem Śmierci koło Rawicza. Witam panią. Witam szanownych państwa, witam panią redaktor. A to jest program Otwartym Tekstem. Ja się nazywam Ewa Stankiewicz. Zapraszam. Jako powód aresztowania pani dziadka podano udział w III Powstaniu Śląskim. O czym świadczy niemiecki dokument z 1939 roku, który jest dostępny w Państwowym Archiwum w Poznaniu? Co to oznacza? Niemiecki najeźdźca mordował Polaków, którzy wcześniej, 20 lat wcześniej, wywalczyli niepodległość Polski. Jeśli chodzi o zbrodnie niemieckie na narodzie polskim, to niemiecki agresor i okupant rozpoczął we wrześniu 1939 roku swoje zaplanowane zbrodnie od mordowania bohaterów, właśnie tych, którzy wywalczyli tę niepodległość. Gdy jeszcze Polski nie było na mapie, oni już się przygotowywali, a potem, gdy była ta możliwość, wybuchały te powstania i inne walki i tę niepodległość odzyskali. Że weszła, Śląsk wszedł do macierzy, że Wielkopolska również weszła w granice państwa. W tym czasie obywateli polskich mordowano z różnych powodów, bo nawet osoby chore mordowano pod kryptonimem E, Aktion, to było E jak od eutanazja. Jednym z powodów była właśnie zemsta za utracone przez Niemców Pomorze, Wielkopolskę i właśnie tę uprzemysłowioną część Śląska. Utracone wtedy, kiedy powstawała wolna Polska w 1918 roku i później jeszcze przez dwa lata kolejne kształtowały się granice Polski. I to było dzięki ludziom, dzięki żołnierzom Polski, którzy chcieli zerwać te kajdany zaborów i którzy wywalczyli skutecznie, wywalczyli wolną Polskę, tak? Tak, tak. Bo jednym z powodów właśnie była ta zemsta za te utracone ziemie, które oni już uważali za swoje, a kiedyś nam siłą odebrano. Zemsta, ale może też takie działanie prewencyjne, no bo skoro ci ludzie byli na tyle skuteczni, że potrafili po stu kilkudziesięciu latach wywalczyć polską niepodległość, no to może zarówno Niemcy, jak i Rosjanie w czasie II wojny światowej uznali ich za jakichś takich liderów, którzy mogliby być groźni w tym planie zniewolenia Polski. Oczywiście. Tam akurat w tym dokumencie niemieckim jest taki powód podany, ale tutaj ma pani redaktor zupełną rację, że obawiali się, że to będą właśnie osoby takie przywódcze i mogą zagrażać później tej polityce okupacyjnej niemieckiej. Ale po kolei, bo pani zabiega o utworzenie jednej polskiej nazwy dla niemieckich zbrodni pod kryptonimem, i to są niemieckie kryptonimy, Intelligenzaktion, Operacja Tannenberg, Akcja AB. Dlaczego? Dlaczego pani o to zabiega? Co łączy te zbrodnie? To jest bardzo dobre pytanie. To prawda, od kilku lat zabiegam o potraktowanie tych zbrodniczych działań wykonywanych pod trzema kryptonimami jako jednej niemieckiej zbrodni. Ale dlaczego? Bo pani przeanalizowała sposób eksterminacji i życiorysy ofiar.
Dlaczego? Dlaczego to była jedna zbrodnia? Kto był jej celem? To była jedna zbrodnia, jeżeli właśnie przeanalizujemy sposób eksterminacji i życiorysy ofiar. Wszędzie jest bardzo podobnie, bo Intelligenzaktion i Tannenberg rozpoczęły się prawie w jednym momencie i były wykonywane na początku właśnie na tych żołnierzach, nazwijmy ich żołnierze niepodległości 1918, żeby wyróżnić spośród innych, którzy walczyli może później. Przypomnijmy tylko, że mówimy teraz o 1939 roku, kiedy Polska z jednej strony została napadnięta przez Niemcy, a z drugiej strony przez Rosję, a jest po 20 latach młode polskie państwo niepodległości po bardzo długim okresie jeszcze wcześniejszym zaborów. To młode państwo jest napadnięte przez Rosję i Niemcy i teraz ci w pierwszej kolejności zaczynają ścigać i eksterminować których Polaków? Właśnie tych, którzy wywalczyli tę niepodległość. 20 lat wcześniej. 20 lat wcześniej. Tych, jak gdyby z powodu których utracili tę uprzemysłowioną część Śląska, utracili część Pomorza, utracili Wielkopolskę, bo są te ofiary, ci żołnierze niepodległej, a nie ma dla nich nazwy zbrodni, tylko są trzy zbrodnie, ale to nie są jak gdyby trzy zbrodnie, bo to jest jedna zbrodnia tylko o różnych kryptonimach, bo jedna była wykonywana na Pomorzu i Śląsku, Wielkopolsce, druga tylko na Wielkopolsce, Tannenberg. A dlaczego? Bo to była specjalna zemsta Niemców na wojsku wielkopolskim, które wtedy działało w 1918-21 na powstańcach śląskich i wielkopolskich za to właśnie, że utracili te ziemie. Przypomnijmy, akcje to jest słowo Niemców, którzy chcą ukryć zbrodnie na polskich żołnierzach. Oni to nazywali akcjami i my w tym programie walczymy o to, żeby nie nazywać tych zbrodni akcjami, tylko zebrać je pod kątem tego, w jakim celu, kogo ci Niemcy ścigali i nazwać to jedną zbrodnią. Wywalczyli skutecznie niepodległość Polski, a 20 lat później rozpoczęła się II wojna światowa. Niemcy atakują. Kim byli ci żołnierze niepodległej Polski? Kto to był? Byli to właśnie oficerowie, żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej, Organizacji Wojskowej Pomorza, Polskiej Organizacji Zaboru Pruskiego, żołnierzami wojsk powstańczych, wojsk wielkopolskich, Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, do której należali powstańcy śląscy. To była pierwsza grupa po 1918. Wszyscy już potem byli w Wojsku Polskim i walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, aby uchronić tą niepodległość dopiero co wywalczoną. To były lata 1918 do 1921. Wojna bolszewicka od 1919, można powiedzieć, do 1920. Jeszcze może tutaj dodam, że takim właśnie żołnierzem Wojska Polskiego, właściwie oficerem Wojska Polskiego, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, był hrabia Edward Poniński, ziemianin, i on był przedstawiany zawsze bardzo długo, bo od dość długiego czasu się tym interesuje, jako ziemianin, jako inteligent, jako przedstawiciel inteligencji. A gdy znalazłam dokładnie jego życiorys, to się okazało, że on na ochotnika zgłosił się do Wojska Polskiego, jak już zbliżał się, była ta wojna polsko-bolszewicka, do generała, chyba Radziszewski. Czyli był żołnierzem. Tak, był żołnierzem jak najbardziej i tam obronili właśnie linię Wisły
i walcząc z bolszewikami. Czyli skutecznym żołnierzem, był żołnierzem, dobrym żołnierzem. I myśli pani, że to właśnie było powodem jego eksterminacji? I to było powodem jego eksterminacji. Dlaczego? Był pakt Ribbentrop-Mołotow. Były umowy i współpraca niemieckiego SS z NKWD. Oni spotykali się w Krakowie, SS-mani i NKWD, i tam ustalali, że jeżeli napotkacie na terenie rosyjskich tych, którzy walczyli w powstaniach, to mordować. Gdy napotkacie tych, którzy walczyli przeciwko Sowietom na terenie zajętym przez okupanta niemieckiego, to mordować. Bo wydawałoby się rzeczywiście może dla takiego młodego człowieka, Niemcy mordowali z zemsty za to, że Polacy wywalczyli, odwojowali ziemie wcześniej zajęte przez nich, czyli Wielkopolskę i Pomorze. I za to chcieli się zemścić w czasie II wojny światowej. Ale jest pytanie, dlaczego mordowali tych, jak złapali Polaków, którzy wcześniej walczyli, 20 lat wcześniej walczyli, skutecznie odparli atak bolszewików w wojnie 1920 roku. I rozumiem, że mówi pani tutaj, że to był układ Ribbentrop-Mołotow, czyli współpraca, niejako wzajemne usługi Stalina i Hitlera, Rosjan i Niemców w czasie II wojny światowej, sojusz, wielokrotne spotkania w Zakopanem, w Krakowie, gdzie dogadano się, jak my, Niemcy, złapiemy polskich żołnierzy z wojny z bolszewikami z 1920 roku, to ich zabijemy, a jak wy, Rosjanie, znajdziecie tych Polaków, którzy walczyli z nami, Niemcami, w powstaniach śląskich, to też ich rozstrzelacie. To było właściwie takie porozumienie dwóch potworów, dwóch morderców. Tak. Niemiec tak. I Rosji. Tak, dokładnie tak. I te sprawy są za mało jeszcze... Za mało się o nich mówi, także dziękuję pani redaktor, że pani to właśnie podkreśla i wydobywa, bo rzeczywiście, jak można powiedzieć, że w Niednoje jest największa nekropolia powstańców śląskich. Właśnie tych, którzy jak Niemcy napadły na Polskę, to oni się wycofywali z wojskiem, zatrudnieni jako policjanci, ale byli byłymi powstańcami śląskimi. I zamordowanie ich było takim, jakby taką usługą Stalina, usługą Rosji Radzieckiej na rzecz faszystowskich Niemiec. Przypomnijmy dla młodych ludzi, że przez pierwsze półtora roku Niemcy współpracowali z bolszewikami, z Rosją w czasie II wojny światowej i prawdopodobnie, gdyby nie ten sojusz, być może w ogóle nie doszłoby do II wojny światowej. Także dopiero później, kiedy Niemcy atakują Rosję, Rosja zwraca się przeciwko Niemcom. Ale na początku jest ten sojusz i ten sojusz przejawia się w mordowaniu wspólnym i we współpracy, w mordowaniu Polaków. Mówimy tutaj o formalnej współpracy bolszewickiego NKWD z gestapowskim SS. I tutaj właśnie może dodam, że... żołnierze, że zostało pomordowanych w ten sposób 1200 powstańców śląskich w zbrodni katyńskiej. Mordowano żołnierzy niepodległej przez rozstrzelanie najczęściej nad dołami śmierci lub w niemieckich obozach zagłady, a zbrodnię realizowano pod kryptonimami. Tę jedną zbrodnię niemiecką realizowano tylko pod trzema kryptonimami i Intelligenz Aktun Unternehmentanen bei Auser Ordentliche Befriedungsaktion, znaną jako AB. I w skrócie możemy powiedzieć, że to jest taki zbrodnia ITAB. Zbrodnia ITAB. A dlaczego Niemcy używali kryptonimów? No, żeby ukryć te swoje zbrodnie. Żeby to wszystko brzmiało tak łagodnie, tak pięknie. Zresztą to akcja, inteligencja, akcja. Wszyscy tak robią. Możemy się tylko domyślać, dlaczego. Podkreślmy, że to jest jedna zbrodnia polegająca na wyeliminowaniu liderów, potencjalnych liderów polskiej niepodległości.
którzy wcześniej udowodnili swoją skuteczność i potrafili tę niepodległość dla Polski wywalczyć. I ofiary tej niemieckiej zbrodni, żołnierze niepodległej, przedstawiani są w literaturze jako elity, inteligencja, z pominięciem ich żołnierskiego wkładu w walce o odzyskanie niepodległości Polski. Dopiero z ich biogramów dowiadujemy się, że byli oficerami, żołnierzami walczącymi o niepodległość Polski. No tak było z hrabią Ponińskim, bo też walczył przeciwko bolszewikom. I tak okazało się, że Stefana Starzyńskiego, prezydenta miast Warszawy, jeszcze tego ostatniego przed II wojną światową. Znanego z bohaterskiej postawy, który został w oblężonej Warszawie i do końca podnosił na duchu, podtrzymywał na duchu warszawiaków. Tak, jako przedstawiciela inteligencji, urzędnika, państwowego obrońcę stolicy, rozstrzelanego w niemieckim obozie zagłady. Co jest niecałą prawdą. Znaczy tak, rzeczywiście niecałą, był... Oczywiście. Ale przede wszystkim kim był? Właśnie, z jego życiorysu dowiadujemy się, że był legionistą, że był właśnie w pierwszej brygadzie legionów polskich, że był potem żołnierzem polskiej organizacji wojskowej. Czyli był tym, który skutecznie wywalczył polską niepodległość 20 lat wcześniej. Wtedy może jeszcze nie, bo... jeszcze jak gdyby generalne gubernatorstwo, czy tam może nie było takich walk, ale się przygotowywali. Ale potem został oficerem Wojska Polskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-21, podczas której był oficerem służby radiowywiadowczej oddziału drugiego sztabu Wojska Polskiego Generalnego, wywiadowczego. I to był główny powód, że szukali go, że go rozstrzelali, jak ostatnie śledztwo wykazuje w jego sprawie. Był rozstrzelany przez Einsatzgruppe 4, Komanda Śmierci w Warszawie. Został rozstrzelany, czy koło Warszawy, 21 grudnia 1939. O dacie rozstrzelania świadczy niedawno odszukany niemiecki dokument. Ilu Polaków zginęło w tej zbrodni, niemieckiej zbrodni na Polakach ITAB? Wprowadzę tę nazwę, o którą tak zabiegam. W moich badaniach historii okresu 39-40, w której mordowano żołnierzy niepodległej, używam nazwy Niemiecka zbrodnia 1939 ITAB. Dlaczego ITAB? Bo to jest co? Związana właśnie, że byli i w Intelligenzaktion mordowani, i byli mordowani w Tannenberg, i na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, gdzie ona się akurat nazywała Außerordentliche Befriedungsaktion. Ale to tylko dla Niemców to się tak nazywało. Ale dla nas, Polaków, my musimy patrzeć na naszych bohaterów, że oni byli pod takimi kryptonimami mordowani. I to nie były żadne akcje dla nas, dla Polaków, tylko to były zbrodnia, niemiecka zbrodnia. Ludobójstwa. Ludobójstwa na Polakach. Właśnie pod tymi kryptonimami wykonywana. Musimy patrzeć jako na jedną zbrodnię, żeby objąć tych naszych bohaterów, którzy i na Pomorzu mieszkali, walczyli, i w Wielkopolsce, na Śląsku, w Łodzi, w Katowicach, w Poznaniu, w gubernatorstwie, czyli okrąg warszawski, krakowski, radomski, lubelski. Dlatego, że mieli potencjał odzyskania niepodległości, że już to raz udowodnili wcześniej. Tak, a w dodatku
właśnie w tym generalnym gubernatorstwie, czyli dawnej kongresówce, tam najwięcej właśnie było tych żołnierzy, którzy walczyli przeciwko bolszewikom, bo generał Józef Haller potem rozkazem miał zbudować armię złożoną z ochotników. I taką armię zbudował, armia ochotnicza Wojska Polskiego. 30 tysięcy ludzi się tam, właśnie tych żołnierzy, zgłosiło i walczyli przeciwko bolszewikom. I w Bitwie Warszawskiej i na Kresach. I oni potem też byli z tego powodu mordowani przez Niemców, bo to wtedy było na podstawie tej umowy z NKWD. Mówimy teraz już o początkach II wojny światowej, o 1939 roku, o Polsce zaatakowanej z jednej strony przez Niemców, z drugiej przez Rosjan, bolszewików. Ilu Polaków zginęło w tej niemieckiej zbrodni 1939? Właśnie, to jeszcze dodam, bo tu jakby sprecyzowałam już nazwę, niemiecka zbrodnia na tych żołnierzach, ale jeszcze powiem, że ponieważ na wstępie powiedziałam, że niemiecki okupant mordował z różnych powodów, także taką bardziej ogólną nazwę dla tych obywateli polskich, którzy byli pomordowani jeszcze z tych innych powodów, jak ten wspomniany E-Aktion. Czyli wymordowanie na przykład ludzi chorych psychicznie, tak? I inne grupy jeszcze. Także cywilów, jakichś. Tak, z różnych powodów, bo czasami gdzieś zastrzelili Niemca i za to w jakiejś wsi czy gdzieś 100 Polaków zginęło. Czy nie wiem, gdzie to. No w Warszawie na przykład były łapanki, byli przypadki i rozstrzeliwania uliczne. Był zdaje się, limit ustalony, że Polaków po wojnie ma być 12 milionów. Łapanki może były później. Właśnie nie wiem, czy od 1939 chyba jeszcze nie. Od 1940 dopiero się zaczęła ta Außerordentliche, ta zbrodnia AB. Także tutaj różne te powody były i dla tych, ale tylko w tym okresie 1939-1940, dla tych obywateli polskich proponowałam, żeby ta zbrodnia nazywała się niemiecka zbrodnia 1939. Wskazuje, kto jest zbrodniarzem. Podobna nazwa powstała na Pomorzu, ale tylko dla Pomorzan. Tylko oni nazwali zbrodnia pomorska 1939. W Polsce w 2021 roku mamy zbiorowe doły śmierci powstańców wielkopolskich i powstańców śląskich, wciąż nieoznaczone. Kiedy ta tablica stanie, jeśli chodzi o ten cmentarz w Rawiczu, tak? Tak, cmentarz w Rawiczu. Będziemy się o to starać. No, sami chcemy się starać. Pomagają nam i leśnicy w Rawiczu, którzy nam wskazali miejsca dołów, żeby dojść do tej A w IPN-ie kto się tym zajmuje? W IPN-ie jest sprawa już zamknięta i nawet odmówiono rodzinom, żeby pobierać DNA od rodzin, które się zgłaszały, tych powstańców. I są 20... Ale jak to możliwe? Przy armii prokuratorów IPN-owskich dziś w bezimiennych dołach tam spoczywają, na terenie Polski. Co robić? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie zależy to ode mnie. Jako wnuczka jednego z 60 tysięcy żołnierzy niepodległej 1918, ofiar niemieckiej zbrodni 1939 i tak, w ich imieniu proszę, by ich ofiara złożona na ołtarzu ojczyzny za ich żołnierski wysiłek dla odzyskania i utrzymania niepodległości został doceniony oraz by został dla nich uchwalony
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni 1939-ITA. Na drugą część rozmowy z panią Krystyną Andrzejewską zapraszam za tydzień. Będzie o wstrząsających dołach śmierci do dziś niepodpisanych nazwiskami umieszczonych na terenie Polski i o skandalicznej bezczynności pionu śledczego IPN-u w tej sprawie. Zapraszam państwa za tydzień.